Nie? Czy coś się... Tak, coś się. Mhm. Halo, halo. Tu studio. Studio podcastu Jak się starzeć bez godności. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku naszego popularnego podcastu Jak się starzeć bez godności. Naprzeciwko mnie w Gdańsku dalekim Magda. Dzień dobry. A ja jestem blisko i nazywam się Ewa Winnicka. Blisko czego, Ewusiu, jesteś? U siebie. A, to wspaniale. To teraz, Ewo, proponuję najpierw od razu akcja reklamowa, ponieważ podobno nie do końca wszyscy nas słuchają, więc mogą nie wiedzieć, że zapraszamy serdecznie do Buy Coffee albo zapraszamy serdecznie do Patronite'a, bo jest to niebywale cenna w naszym budżecie pozycja. Także wszystkim patronom i wszystkim kawoszom bardzo dziękujemy. Teraz już mogą Państwo wyłączyć nasz podcast i pójść do banku. A ci, co chcą nas słuchać, to teraz wiadomości kulturalne. Dzień! Ja chciałam tylko powiedzieć, że i kawoszom, i kawusiom. I kawusiom, tak. Bardzo dobry dowcip, Ewa, tak. Osobom kawowym. Osobom kawowym, kawowniczym. No to teraz wiadomości kulturalne, proszę. Wiadomości kulturalne. We wtorek zdawałam egzamin ośmioklasisty. Po raz drugi i ostatni. I ten egzamin, egzaminowi towarzyszył taki element horroru, kiedy wiozłam osobę zdającą na egzamin i powtarzaliśmy sobie, nie tak, żeby jakoś intensywnie, ponieważ nie ma presji na stopnie ani na procenty, przynajmniej jeśli chodzi o dzieci u nas w domu, bo dorośli to jednak procenty lubią. Ale wystarczy im też, powiedziałabym, 12%, to jest okej, okay, bo takie 40 to jest za dużo. 12 i już zdaliście, tak. Tak, bo 40 to już jest za dużo, nie tak czasy, nie tak głowa. Ale wracając do tej jazdy samochodem do szkoły, mój zdający mówi, że prawie wszystko wie z tego polskiego, bo to jest osoba zdająca, która ma bardzo silne poczucie własnej wartości, tylko męczy go taka lektura, gdzie występuje jakiś Wiesiek, który nie może się ożenić z Klaudią. I ja zastanawiam się, czy ja mogę sięgnąć do mojej przepastnej, ale dziurawej ostatnio coraz bardziej pamięci, żeby przypomnieć sobie tego Wieśka i Klaudię i dopytuję, ale co oni też robią? A osoba zdająca mówi, no chodzi o to, że tam jest jakaś taka wojna o płot. I tutaj zaczęło mnie trochę mrozić, bo zaczęłam chyba się orientować, o co to może być i pytam zającego, a wiesz może kto napisał to? No, czyli zaległa długa cisza, już jesteśmy na ostatnim światło wstępem do szkoły. No i że taki pan Febra jest. Febra? Żółta? Febr. I to pomyślałam, o Boże. No i potem, wiadomo, wiecie Państwo, wy o jaką to lekturę chodziło, która faktycznie nie weszła nawet w postaci, jak widać, szczegółowego streszczenia. I wtedy pomyślałam, że dlaczego ja tego młodego człowieka nie zabrałam ze sobą na przedstawienie Zemsty do teatru Komedia, które jest niezwykle fajne, Ceśniona, tak. Trudny wyraz był. I można powiedzieć, że to jest nawet taki film, przedstawienie gangsterskie, co mogłoby jakoś no, być bliskie sercu młodszemu pokoleniu. Tak, tak, to jest świetny spektakl i akurat myśmy sobie tę lekturę dobrze odświeżyły i znakomicie tak. Wiemy, że Wiesiek nie może się ożenić z Klaudią, bo jest walka o mur, a nie o płot. No. Oczywiście. No. Tak. No, natomiast na szczęście nie było Wieśka ani Klaudii, ani opowieści, tylko były kamienie na szaniec, czyli też jakby kwestia budowy muru. Tak, tak, czyli te mury jakoś, a mury runą. Tak. Tak. A matmę zdałaś?
Podobno zdałam i nawet zdałam bardzo dobrze. To ja chciałam tutaj podziękować z tego miejsca panu Piotrowi R., który dowiózł osobę zdającą w ciągu ostatnich 2 miesięcy, spędzając z nim czas, trochę kilka wieczorów, w zasadzie kilkanaście wieczorów. To, no i tak. To wspaniała kultura u ciebie, Ewo. Ja miałam taką kulturę, że w zeszłym tygodniu w piątek pojechałam po raz pierwszy w życiu do Bytomia pociągiem marki Pendolino, bardzo szybkim. Oczywiście nie dojeżdża pociąg do Bytomia, więc trzeba było się przesiadać. Nie wiedziałam, że... Co mówisz? Gdzie się przesiadłaś? W Katowicach? Nie, w Gliwicach. W Gliwicach się przesiadałam. A nie wiedziałam, że mogę jechać tramwajem. I podobno jest piękne 48 minut drogi tramwajem z Katowic do Bytomia. I miałam też wracać tym tramwajem, ale w końcu pojechałam Uberem. No ale nie o to chodzi. To nie jest ta kultura, o której chciałam powiedzieć. Tylko byłam tam na festiwalu pierwszej edycji festiwalu Aglo, zorganizowanej przez Zbyszka Rokitę, laureata Nagrody Nike za książki Kaś. Strasznie fajnego człowieka, świetnego autora i pozdrawiam też jego Baśkę, Barburkę, która cały czas mówi po śląsku i to jest tak zachwycające. W ogóle festiwal jak festiwal, no był świetny, były super spotkania, przychodziło mnóstwo ludzi. Ja brałam udział w panelu, przepraszam, bo spadło mi nagrywanie z emocji, bo machnęłam rączką. Ja brałam udział w panelu o roku 45. Była jeszcze Aneta Prymaka, która opowiadała o tym, co się działo na Podlasiu w roku 45. Natomiast pomijając wszystko, gdzie była świetna atmosfera i były pyszne przekąski, to Ewka, tam ludzie normalnie mówią po śląsku. I to jest dla mnie osoby osadniczej, która mieszka w bardzo homogenicznym Trójmieście, gdzie wszyscy mówią po prostu po polsku. Oczywiście na Kaszubach ludzie mówią po kaszubsku, ale ja na Kaszubach nie bywam na co dzień. A tam po prostu na ulicy mówią po śląsku, mówią do siebie po śląsku, mówią takim, jak to Waser Polniszem też może trochę, bo trochę mieszają ten śląski z polskim. Ale to naprawdę egzaltowałam się jak idiotka, aż się po prostu bałam, że trochę wychodzę na taką neokolonialistkę, bo wiesz, chodziłam, mówiłam, Boże, jak to jest cudownie. Pomijając fakt, że Bytom ma przepiękną architekturę i strasznie żałuję, że nie dałam rady wstać na 8 rano następnego dnia, gdzie było zwiedzanie elektrociepłowni Sząbierki, które są niezwykłym zabytkiem architektury przemysłowej. Także wszyscy pędziutko do Bytomia. I to jest z kultury tyle, mojej osobistej. Natomiast od razu płynnie przejdę do rzeczy. Czy chciałaś jeszcze coś powiedzieć? Nie. Dobrze, więc tutaj kultura jest dżingiel po kulturze i chciałabym teraz przejść, dzisiaj ja prowadzę spotkanie, dzisiaj jestem moderatorką, a ty jesteś odpytywanką, ponieważ jak to mówią, jak się człowiek sam nie pochwali, to go nikt nie pochwali. Proszę Państwa, dziś będziemy mówić o książce, którą napisała Ewa Winnicka, znana Państwu, moja lepsza stara połowa, która także nie ma godności, a przynajmniej stara się jej nie mieć, która napisała, uwaga, teraz będzie brzydkie słowo, zajebistą książkę pod tytułem Miasteczko Panna Maria. Ja trochę się czuję taką matką chrzestną tej książki, dlatego że to jest bardzo ważne, żeby przegadywać, rozmawiać o tej książce w trakcie powstawania i bardzo lubiłam dopytywać Ewę, kiedy pisała książkę, kiedy jeździła do Ameryki, do Teksasu, kiedy opowiadała o tych wszystkich swoich ludziach. Książka wyszła nakładem wydawnictwa Czarne i jest świeżutka, gorącutka i jest wydana z tej genialnej serii amerykańskiej, prawda? Jaki kolor ma okładka, Ewa, powiedz Państwu? Zielony, nie? No tak, nawet niebieski. Nie, niebieski, tak. Niebieski ma kolor taki. Dla mnie to taki zielonkawy jest trochę. Ale to ja po prostu jestem daltonistką. I to jest Miasteczko Panna Maria, Ślązacy na Dzikim Zachodzie. To jest książka o tym, jak któregoś razu pewien ksiądz o nazwisku Moczy Gęba w połowie XIX wieku wywodzi normalnie jak się nazywał ten, co wywiódł na pustynię Żydów? Abraham? Mojżesz. Mojżesz, o. Jak Mojżesz, który wywiódł na pustynię
Albo szczurołap. Albo szczurołap, właśnie ten swój jarkon, ten niemiecki taki, nie? Więc która legenda Państwu jest bliższa, to proszę sobie ją dostosować. W każdym razie ksiądz Moczygęba wywodzi na środek pustyni w Teksasie Ślązaków z Polski, znaczy z Polski, no po prostu nie ma wtedy Polski, no z okolic, które dzisiaj są Polską, i mówi, tam będzie cudownie. Książka zaczyna się od samego przytupu, bo od tego, jak oni tam płyną, jak tam pizgło wiatrem, że aż mało łódź się nie przewróciła, statek. No i co się z nimi, Ewka, stało dalej? Płynęli do Galveston w Teksasie. Tam nie czekał na nich ich ksiądz, który ich wezwał do tego Teksasu, więc zapakowali swoje pierzyny i wszystkie swoje, cały swój dobytek na wózki, które oferowali meksykańscy przewoźnicy, albo a ci, których nie było stać, po prostu wzięli te pierzyny pod pachę i poszli na północ. To był wtedy dziki kraj, który był kolonizowany głównie przez Niemców w tamtym czasie, myślę o Teksasie. No i 2 tygodnie im zajęło, zanim doszli na tą pustynię, gdzie mieli mieć ten cudowny dom. I bardzo się zdziwili, że to nic nie ma. No i sobie po prostu wykopali ziemianki. Mówimy tutaj o 400 mniej więcej 8 osobach. A w ciągu trzech lat około 4000 ludzi z Górnego Śląska tam jechali. To jest wstrząsające. Oni tam pojechali siać pszenicę, prawda? Uprawiać. Pojechali po to, żeby tam mieć lepsze życie, ponieważ mit Ameryki i takiego sen o kraju, gdzie można być bogatym i nie trzeba być tym, kim się urodziło, bo w Europie raczej człowiek był przywiązany do tego miejsca, w którym się urodził statusowo i nie mógł specjalnie się z niego wyzwolić, zwłaszcza jak był chłopem, no bo to jest też taka chłopska migracja, no, która śniła o tej Ameryce i wylądowała na pustyni. Słuchaj, a skąd ten ksiądz Moczygęba się wziął? Dlaczego on ich właściwie tak oszukał? On specjalnie to zrobił, czy on chciał dla nich dobrze? Kim jest ta postać? No co ty, ksiądz Moczygęba był po prostu wizjonerem. Urodził się w Płużnicy Wielkiej, koło ich. Posługuje się oczywiście nazwami polskimi. Jeszcze raz tam, powtórz nazwę, bo się zawiesiło. Płużnica Wielka. Mhm. A ja dodałam, że posługuje się polskimi nazwami, chociaż tamtych nazw polskich nie było, bo te ziemie w ciągu 500 lat zanim Moczygęba się tam urodził, nigdy nie należały do państwa polskiego w żadnej jego postaci. Leopold Moczygęba był jednym chyba z 6 dzieci karczmarza w Płużnicy, który poszedł na księdza. Czyli no, to był taki sposób, gdzie można było mieć zagwarantowane wyżywienie przynajmniej w tamtych czasach. A potem dostał się do seminarium. Dalsza jego edukacja nastąpiła gdzieś w Prusach. Mhm. W Bawarii dokładniej. I tamten młody franciszkanin spotkał biskupa, który to biskup zajmował się migrantami niemieckimi w Teksasie. I wiesz, i to jest taka przekazywana, wiesz, z ust do ust rosnąca jak kula śniegowa opowieść po prostu o raju na ziemi, który tak się składa właśnie jest w Ameryce, a jeszcze dokładniej w Teksasie, który jest niezamieszkały, gdzie można dostać albo tanio kupić ziemię, gdzie pruskich osadników wspomaga jakoś państwo, które chce kolonizować Amerykę. No i ksiądz Moczygęba, który moim zdaniem miał coś w rodzaju nadpobudliwości chyba, tak by go można było zdiagnozować teraz, wymyślił, że to jest fajny sposób na to, żeby wywieźć swój lud również, żeby tam kolonizował. Tylko nie wziął pod uwagę kilku rzeczy, które no, były trochę teraz mówię z dzisiejszej perspektywy, które trochę no, uniemożliwiały taką
cudowną transplantację wieśniaków, czy też chłopów z Płużnicy do Teksasu. No, byli bardzo biedni ludzie. Nie mieli specjalnie żadnego wsparcia. No, nie byli to mieszczanie z pod Hamburga, którzy mieli jakieś zasoby, żeby się tam osiedlić w tym Teksasie. Natomiast ta kula śniegowa, opowieść o tym, o ziemi za darmo i o wolności, o braku konieczności pójścia na wojnę pruską, o ratunku od zarazy i od suszy, no naprawdę zrobiły swoje. No to był ten początek takiej gorączki migracyjnej, która potem jak taka kula ognista już poszła na wschód. No tak, a oni lądują na wybrzeżu Ameryki, a tam na nich czeka ten polski pisarz, który się nazywa Febra, tak? Żółta Febra, tak. Więc nie wszyscy w ogóle dali radę wydostać w ogóle, bo umarli na przykład. A słuchaj, powiedz mi, jaka była identyfikacja tożsamościowa tych ludzi? Czy oni czuli się Niemcami, czy oni się czuli Polakami, czy oni się czuli Ślązakami? No, bardziej po polsku niż moczy gęba, to nie można się nazywać. To prawda. Ja myślę, wiesz, nie wiem, czy ktoś ich pytał wtedy. Byli obywatelami pruskimi. Tego obywatelstwa musieli się rzec przed wyjazdem do Ameryki. Ja myślę, że oni należeli do swojej małej ojczyzny. A mówili w jakim języku? Mówili po śląsku, ale to był ten śląski sprzed germanizacji, czy sprzed Bismarcka, sprzed 1870 roku. Zresztą jak czytasz listy Leopolda Moczygęby i jego braci, to widać, że tam te wpływy niemieckie są mniejsze niż na Górnym Śląsku później. Przepraszam. Mówiłaś, jak opowiadałaś o tym śląskim języku, którym posługiwali się twoi znajomi w Bytomiu, to chciałam opowiedzieć o takim doświadczeniu, które miałam, kiedy rozmawiałam z jednym z osób akademickich, tak trochę żartuję, z Adamem Kubikiem, który pracuje w Heidelbergu. On bardzo dba o to, o taką, czy jest, odbudowuje tożsamość śląską i bada ją. I też jest specjalistą w języka. I kiedy z nim korespondowałam, to trochę byłam zaskoczona, ponieważ on do mnie pisał po śląsku. Ja pisałam do niego po polsku, on mi odpisywał po śląsku z tymi wszystkimi znaczkami, które odróżniają język polski od śląskiego, czy też. I ja wrzuciłam to, co on do mnie pisał, bo to było naprawdę słabo zrozumiałe, a ja nie jestem jakby takim kompletnym dyletantem, bo ja się wychowałam obok. Co prawda urodziłam się w Sosnowcu, ale, czyli tu przepraszam w ogóle wszystkich państwa ze Śląska, ale mój ojciec pracował w Głównym Instytucie Górnictwa i ja jeździłam na kolonie przez całe dzieciństwo z dzieciakami, z dziećmi pracowników kopalń. Czyli naprawdę uczyłam się tego języka najbardziej bliskiego źródłu górnośląskiemu. I ja nie rozumiałam specjalnie, czy w kontekst potrafiłam wyłowić, co pan Adam do mnie pisze. I wrzucałam go do słownika, który jest ten Google Translate, czy też jest w ogóle, że nie wiem, czy to jest część Google'a, ale jest opracowany przez kogoś elektronicznie słownik polsko-śląski i tego, co ja wrzucałam, też nie było w tym słowniku. I potem miałam takie doświadczenie rozmowy online i pan Adam mówił do mnie z bardzo zrozumiałym językiem, z akcentem, z takim pogłosem śląskim, który prawdopodobnie słyszałaś w Bytomiu, ale potem jak jeździł jak na takim suwaku, że ten jego język zmieniał się w kierunku niemczyzny, tak, że już przestawałam rozumieć, a to był ciągle śląski. Wiesz, ten śląski jest niejednoznaczny. No tak. Wiesz,
nie ma jednego języka śląskiego, bo w różnych rejonach Śląska trochę się inaczej mówi. Więc ten język, którym się porozumiewali moi bohaterowie, no to w ogóle było jeszcze inny rodzaj języka śląskiego. Nie wiem, czy to są rodzaje. Odmiana. No, dialekty, coś... dialekty są chyba. Dialekty. Tak. A bo właśnie tam jest ciekawy taki wątek w twojej książce, jak rozmawiasz z jakimś, znaczy nie z jakimś, tylko z naukowcem, który mówi, że oni, ci Ślązacy, którzy tam byli w tym miasteczku Panna Maria, to zachowali taki czysty język właśnie śląski sprzed Bismarka i ludzie tego nie docenili potem z Polski, prawda? Że oni właściwie są posiadaczami takiego skarbu i śmiali się z ich języka polskiego Polacy potem, tak, którzy się z nimi kontaktowali i Ślązacy. Tak, no jest taka opowieść, która jest taką współczesna opowieść o... która ma być taką też, jak rozumiem, opowieścią formującą i powrót do śląskości tych teksańskich Ślązaków. Takim kołem zamachowym jest jeden z moich przewodników w Teksasie, proboszcz Franciszek Kurzaj z miejscowości Bandera pod San Antonio w Teksasie. Kiedy w latach 90. jedna wycieczka śląskich Teksańczyków, bo ci śląscy Teksańczycy odwiedzają swoje rejony, też trochę dzięki Franciszkowi Kurzajowi, zatrzymała się w hotelu, w jednym z warszawskich hoteli, bo wylądowali z Warszawy, mieli następnego dnia jechać właśnie do Gliwic czy do Strzelec Opolskich. I ta kobieta, która, bo to już nie chcę spoilerować, ale w miejscu, gdzie były te biedne farmy, odkryto ropę w XX wieku. I bardzo wiele z tych osób jest niezwykle, są bardzo zamożni ludzie, ale powiedziałabym, że to są zamożni przez duże Z. No więc ta pani, chociaż te miliony w ogóle nie zmieniły ich stylu życia, znaczy nie tego starszego pokolenia, bo oni już jakby nie umieli, nie wiedzieli nic, nie umieli niczego innego robić oprócz ciężkiej pracy. Czyli warto było emigrować i poczekać 150 lat i jednak się dorobić. Tak, tak, znaczy wiesz, to się za nich też dorobiło, nie? I ta kobieta idzie do, bo zatrzymują się w hotelu Victoria. Ona być może w gazecie sprawdza, wiesz, kursy akcji, które ma, albo wiesz, i mówi do kelnera, że chciałaby śmietunki do kawy. I ten kelner, wiesz, uważa, że ma do czynienia z jakąś wiejską, po prostu babą i jakoś się do niej źle odnosi. I ona wtedy zorientowała się, że ta Polska, czy tam w ogóle to miejsce, no nie jest takie fajne, nie? Że... Jest jakieś przykro. Tak, tak, tak. Natomiast, wiesz, no problem z tożsamością był taki, że pod koniec XIX wieku do tych Ślązaków przyjechali księża zmartwychwstańcy, żeby im prowadzić parafię. A parafia to jest absolutnie był, no, w ogóle podstawowa jednostka w ogóle organizacji społecznej dla tych ludzi na pustyni, którzy, jak wiemy, zmartwychwstańcy byli w kontakcie z Mickiewiczem i jego dziełami, także ideą, i byli walczycielami o Polskę niepodległą. Jak się spotkali tych ludzi, którzy mówią trochę tam po polsku, to w ogóle powiedzieli: tak, jesteście Polakami. A skąd ci ludzie mieli na przykład wiedzieć, że nie są? Nie? Tak. Więc jakby taka ich tożsamość została zawłaszczona, i to w XIX wieku przez naszych. Przez naszych. Słuchaj, no bo powiedziałyśmy początek i koniec, a jeszcze środek, czyli że nie wszyscy umarli na tego pisarza Fredrę. Pojechali na pustynię, nie wszystkich zeżarły węże, nie wszystkich pokąsały węże i w końcu powstało tam wieś czy miasteczko, które nazwali Panna Maria, tak? A potem, ponieważ się było ich dużo, było ich za dużo na jedno miasteczko, mieli, wiesz, kupowali w jakichś okazyjnych, tak myśleli, cenach ziemię, no tych osad powstało kilka, nazywało się Kościusko, Cestachowa. Aha, a słuchaj, ty tam, dla mnie fascynujące jest to, wszystko jest w tej książce fascynujące, w ogóle ta historia jest fascynująca, i strasznie ci zazdroszczę tego tematu, ale to jest taka biała zawiść. Nie chcę cię zabić za to, tylko że po prostu miałaś super przygodę reporterską.
Ale słuchaj, ty tam pojechałaś i tamto miasteczko istnieje. To miasteczko istnieje i kiedy czytałam opisy podróżników, którzy byli tam w 1906 roku, to się niewiele zmieniło. Znaczy, to jest naprawdę takie zakonserwowane jak w bursztynie miejsce, chociaż w środku teraz tej Panny Marii stoi gigantyczne centrum dziedzictwa polskiego, co jest takim, jak to mówisz, kuzorialnym dosyć, ale o historii jego też piszę w tej książce. Nie chciałabym Państwu spoilerować, bo to jest też strasznie ciekawa w ogóle, co czytelnicy o tym pomyślą, ale no to jest Teksas, to miasteczko znajduje się w środku niczego. To znaczy, to jest to doświadczenie pustynności i jakby takiego oddalenia osad od siebie jest niesamowite zupełnie. Jak pytasz mnie w ogóle o Teksas, no to też mam takie absolutne przekonanie, bo Teksas jest miejscem o takiej bardzo silnej, powiedziałabym, duchowości. Znaczy, tam jest gęsto od religii najrozmaitszych, ponieważ ludzie, którzy mieszkają w takich warunkach przyrodniczych, moim zdaniem sobie chyba ciężko radzą bez pomocy nadprzyrodzonej, która im są zżerani przez zwierzęta, czemu ich ukąszają grzechotniki. Oczywiście trochę to mówię w cudzysłowie, ale... No ale tylko tam, trochę. Ale tylko trochę. Wiesz, no a słuchaj, a powiedz... No. Powieści, ktoś mi opowiadał z Panny Marii, czy o kobiecie, która... Znaczy chciałabym Państwu Wam przybliżyć, bo jak mówię o surowej przyrodzie, to Wy możecie myśleć, że tam czasami wiatr zawieje, albo tornado przejdzie, albo coś. To jest wszystko prawda, ale opowiadano mi o starszej pani, która wyszła na swoją, przed swój dom do, nie wiem, czy nakarmić swoje krowy i upadła, nie mogła się podnieść, zraniła się i w ciągu kilkudziesięciu godzin po prostu zjadły ją jadowite mrówki, tak, że jej syn, który przyszedł ją odwiedzić w weekend, został po prostu białe kosteczki swojej mamy. Znaczy, to jest tego rodzaju intensywność i tego rodzaju w ogóle brutalna rzeczywistość. Ci ludzie, którzy uciekali od wojen, nie swoich turskich, to natychmiast kilka lat później znaleźli się w centrum wojny secesyjnej. Następnie znaleźli się w centrum walk między osadnikami, czy też pionierami, a pierwszymi narodami, nazywanymi wtedy Indianami, którzy po prostu byli dosyć, też byli jadowici. Tak, o Comanchach, którzy w ogóle, jak mówią Amerykanie, didn't give a shit or a fuck. Wiesz, byli kowbojami, brali udział w pierwszej wojnie, walczyli z Ku Klux Klanem, ze strażnikami Teksasu, czyli taką najbardziej, wiesz, w ogóle też niesamowite te wszystkie legendy, które mamy w głowach, no właśnie, nie wiem, o strażnikach Teksasu. Co to było za niebezpieczne i rasistowskie ugrupowanie? Byli oni bardziej groźni dla wszystkich grup etnicznych innych niż anglosaskie, niż Ku Klux Klan w Teksasie. Strażnicy Teksasu, tak? Tak. O, Teksas. Tak. Texas Ranger. Cały mit mi teraz upadł. Tak. Och, tak. A marzyłam zawsze o pasku z taką głową byka, takim szkieletem byka. I co teraz? No ale to nie tylko chyba Texas Rangersi mają, ponieważ tak mówisz o sprzączkach. Tak, takich, tak. No to jest atrybut mistrzów rodeo, znaczy kowbojów. A propos rodeo, to brałaś udział w rodeo jako wicka, nie jako... Jako koń. Ale słuchaj, machałaś lasem? Wiesz co, nie, ale ja w ogóle Państwu Wam prześlę filmiki, żebyście obejrzeli różne. Koniecznie, wrzuć na Instagram te wszystkie swoje cudowne filmiki. Jak,
inni tam machają lasem, nie? I poznałaś się z bliska z bronią, bo tam też bardzo broń jest popularna wśród tych Ślązaków. Tak. I wszyscy prawie głosują na Donalda Trumpa. To znaczy właśnie... tam jest 98% poparcie mniej więcej. Ja mam takie jeszcze pytanie, Ewa. Po pierwsze o nazwiska, bo mnie fascynuje też, że chociaż zmieniali trochę swoje nazwiska, to jednak bardzo łatwo odnaleźć w nich rdzeń języka śląsko-polskiego, bo jak ktoś się nazywa Kiolbasa albo Długosz i jak jeszcze albo Ewa. Tak, albo Grota, czy jak on się tam nazywał? Jaskinia. Jaskinia, Dupnik, Pierdoła. No to to są nazwiska, które no jakby pozwalają reporterowi dosyć łatwo rozpoznać. Rozpoznać. Bo jednak jak się nazywasz Moczygęba albo Pierdoła, no to wiesz, no jesteś nasz. Tak, to dokładnie. To musisz mieć polskie korzenie. I co, oni mają takie nazwiska tam, tak? I rozmawiasz z panem Pierdołą, tak? Tak. I pan Pierdoła głosuje na Trumpa. Ale oni się czują troszeczkę chociaż Ślązakami, czy Polakami, czy są totalnie Teksańczykami o takich po prostu korzeniach? To są Teksańczycy, absolutnie. To jest też niesamowite, jaka ta tożsamość teksańska jest silna. Którzy mają polskie korzenie, które, no właśnie, polskie korzenie. Bardzo wielu mówi o tych polskich korzeniach i jakby już niechętnie by myślała o tym, że żeby im znowu teraz to wszystko w głowie przekręcać, żeby są ze Śląska, ale jest taki silny ruch, który jakby odbudowuje tą ich śląską tożsamość. Ale oni przyjmują tą całą, bo to jest taka raczej wojna, nie ta wojenka, czy też walka, czy też praca osób, które są przyjechały z terenów śląskich tam teraz, w XX wieku. Jakby nie ma tam, to nie jest emocjonujące dla tych moich bohaterów, bo oni są po prostu Teksańczykami. I wiesz, zakładają stroje ludowe bardzo chętnie i bardzo chętnie śpiewają pieśni religijne, bo ta religia to jest coś, co łączy, to ten katolicyzm. Jak rozmawiałam z Joyce Pawelek Reeves w Pannie Marii i pytałam ją, co dla niej było ważne, jak była dzieckiem, o takie doświadczenia. To ona powiedziała, że najbardziej przejmujące to było wtedy, kiedy Kennedy został prezydentem. I ona do mnie mówi, nawet nie wiesz, Ewa, co to znaczyło, że katolik został prezydentem. Że to, wiesz, nie chodziło, czy to jest demokrata, czy wiesz, czy ktokolwiek inny, tylko że to był katolik. Mm-hmm. A potem, kiedy umarł, co to była za żałoba u nas, nie? Ale oni nie mówią tak po śląsku na co dzień, żebyś się z nimi dogadała. Wiesz co, starsze pokolenie osób takich 70-80-letnich mówi po śląsku. I ja też w tej książce cytuję, jest fragment, nie wiem, czy ją go teraz znajdę, moją rozmowę z panią Dorką, której ksiądz Kurzej po prostu ją, kiedy do niej przyjeżdża bardzo często, jakby prosi ją, żeby mówiła po śląsku, żeby ten język jakby nie umknął. To jest cudowne jest. No, przecież to są ludzie, którzy musieli wymyśleć wyrazy, nie? Jak nie było samolotu, kiedy oni tam pojechali, więc furgo to jest, czy furgocz, nie? No bo coś furgo to po prostu lata, więc furgocz to jest samolot, nie? To są też niesamowite takie, ale wiesz, super. A w polskim, tak. A w śląskim tutaj takim obecnym, jak jest samolot? No właśnie musiałabym sprawdzić, bo to jest też, bo moim zdaniem to jest z Niemczyzny. Boże, teraz się trochę nie popisuje, ale może... Flügel to chyba jest samolot po niemiecku. To może po śląsku też. No może. Aha. A słuchaj, jeszcze te nazwiska, na przykład pan... Czym się zajmują ci ludzie? Bo chciałam powiedzieć, że pan, co miał przodków o nazwisku Kiełbasa i obecnie się nazywa Kiolbasa, to co on robi, Ewa? No właśnie. No co robi? Zawód państwu, pan Michaelowi Kiolbasie przyporządkowali. No więc zdradzę, Michael Kiolbasa jest od 3 pokoleń już w tej chwili szefem firmy wędliniarskiej, jednej z największych w Teksasie. To jest wspaniałe. Ja mam kolegę, Kiolbasa. Który...
Tak. Ja mam w Polsce kolegę, który w Polsce, nawet tutaj, w Gdańsku, mam kolegę, który ma na nazwisko Pszenny i ma piekarnię, więc to jest takie cudowne, że ktoś, kto się nazywa Kiolbasa, to robi kiolbasy. Tak, no ja mam też kolegę, który się nazywa Piwowarczyk i ma hurtownię piwa i też ma, ma owczarka australijskiego, który się okocił i jego, jeden z tych jego synów, to znaczy tego okoconego, to Browarek nasz. O, wspaniale. Prowiniencja imienia Browarka. A jeszcze Ewa, powiedz, jak cię przyjęli ci ludzie tam w tej Pannie Marii, w Banderze? W ogóle czemu Bandera ta nazwa? Tak nazwali Bandera ludzie? Czy po prostu Bandera to jest flaga, prawda? Tak, tak. I po prostu... Flaga, która w tym XIX wieku na początku, kiedy przyszli tam, bo to nie byli polscy osadnicy, którzy jakby założyli Banderę, no zatknęli flagę, która była granicą terytorium osób znanych wtedy jako Indianie. Terytorium Komańczów, jest taka książka nawet. Aha. Winnetu był, czy nie, Winnetu był Apaczem, przepraszam. Aha. No właśnie, chciałam powiedzieć Państwu Wam, że pytałam w Banderze, która jest kowbojską stolicą świata. W ogóle ludzie w Banderze są kowbojami i oni są najpierw kowbojami, potem najpierw Teksańczykami, potem kowbojami, a dopiero potem myślą o swoich śląskich przodkach. Natomiast w Pannie Marii, no to jest taka, ponieważ to jest ta pierwsza osada i ona jest bardziej przywiązana do tych korzeni polsko-śląskich, jakkolwiek znał. No ale w biurze informacji turystycznej pytam pani Patrysi, czy słyszała o Winnetu? Nie. Nie. W ogóle autor Karol May, który jest autorem książek, które w ogóle były formujące w czasach mojego dzieciństwa i być może też dlatego ten mit kowbojski, ten taki wiktoriańska po prostu legenda o takich dobrych no, ludziach, którzy potrafią dać sobie radę i ze złymi i są dla pań ujmujący. Ten taki, wiesz, wiktoriański dżentelmen na konia posadzony. Tak. Trudno jest myśleć o tym, że było to jakoś bardzo prawdziwe, no ale jednak. Tak. Ten Karol May jest w ogóle nieznany w Teksasie, co mnie naprawdę bardzo ubodło. To może powinnaś tam wysłać im do bibliotek jakieś... Wiesz co, ale kiedy czytałam o tej pruskiej tam akcji kolonizacyjnej w Teksasie, to ja zrozumiałam, dlaczego ten Karol May w ogóle, kurde, zaczął się w tym pierdlu zajmować pisaniem westernów, no bo to było wtedy takim, no, to było na topie, nie? To było na topie. No, ale... Tak, to było na topie, o, tak powiedziała. Powiedz, Ewusiu, mi jeszcze, jak ci ludzie cię przyjęli? Czy oni są serdeczni? Czy oni są zdystansowani wobec obcych takich, jakimi ty jesteś? Wiesz co, no to jest różnica w Banderze. Wiesz, spotkałam Debi Mazurek, która pierwszego dnia... przyjęła mnie na kolacji, drugiego dnia zapytała, czy nie chciałabym do niej przyjechać na wakacje, a trzeciego zapytała, bo powiedziała, że nawet mogę przyjechać z rodziną na miesiąc, bo jej synowie się wyprowadzili i tutaj mają dom, wiesz, to tego rodzaju serdeczność. A nie pytała, czy ze mną też możesz przyjechać? No na pewno mogę, znaczy o. Wiesz, po prostu powiem, że jesteś moją żoną. Dobra. To może to trochę wstrząsnąć, bo oni... No właśnie. Ale trudno, najwyżej sobie ja wąsy przyczepię i powiem, że byłam, to nie ja byłam Ewą. Dobra, znakomite. Prawda? No, czyli Debi po prostu to chodzące serduszko, no. A pradziadek Debi, Tomasz Mazurek, chodził do pracy z Bandery do San Antonio 70 kilometrów po prostu piechotą. Ale codziennie rano? No, wydaje mi się, że dwa razy w tygodniu mógł taką trasę pokonać, ale on jest znany z tego, że on zobaczył kiedyś na swojej drodze zwierzęta, które myślał, że są z kosmosu, bo to były wielbłądy, które płynęły walczyć w wojnie secesyjnej. Aurety, to musiał być szok. Aha. Tak. No, a inni ludzie jacy byli dla ciebie?
Wiesz co, jeśli chodzi o te, bo Bandera jest, poczekaj, teraz to jest San Antonio, Panna Maria. Bandera jest bardziej na zachód. Bandera to jest blisko tego, to była miejscowość położona na szlaku przepędzania bydła na północ. W tych krótkim jednak czasie, kiedy kowbojstwo było na topie, na propsie. I ono ma bardzo silną tą tradycję kowbojską. Naprawdę to jest miejscowość, która wygląda jakby z XIX wieku. Naprawdę widziałam przed barem konie przytroczone do tych takich relingów, kiedy ich panowie poszli na... strzelać się do salonu. Do salonu. Natomiast w Pannie Marii i w tych osadach religijnych bardziej, to znaczy bardziej takich śląskich homogenicznie, bo tam to w ogóle ludzie między sobą się żenili przez całe pokolenia i tam naprawdę musieli sprawdzać, czy nie są ze sobą zbyt spokrewnieni, nie? Żeby nie było jakichś nieprzyjemności później nie nastąpiły, to moim zdaniem bez przewodnika, jakim był ksiądz Franciszek Kurzej, byłoby mi bardzo ciężko przełamać takie... taką nieufność. Ale to też dlatego, że ci Polacy, którzy tam przyjeżdżali, w sensie ci wszyscy przez całe lata, jacyś naukowcy albo jacyś reporterzy, którym redakcje zafundowały tak daleką podróż, trochę jednak dali łacha z tych... A to nieładnie. Czy tam wieśniakami, że tutaj... A tutaj ci ludzie, bardzo wielu z nich, no ma po prostu... No wiesz, czeki z wydobycia ropy z ich działek, no sięgają parę milionów, wiesz, miesięcznie chyba nawet. A słuchaj, ale właśnie kiedy oni się stali tacy bogaci? Kiedy? Bo ja pamiętam z twojej książki, z twoich opowieści, że to było tak, że oni na początku to mieli naprawdę ciężko, bo co podlali, to im zwiędło, nic nie chciało rosnąć. Potem się okazało, że jednak muszą w bydło iść, bo tam raczej nic się nie wyhoduje. I potem któregoś razu nagle okazuje się, że jest ropa naftowa i nagle przychodzą przedstawiciele jakiegoś oil company i mówią pani, że tu jest brud pod jej trawniczkiem i oni teraz jej wyssają tę brudną wodę. Tak. Wiesz co, no pierwszy taki, pierwsze wydobycie, taki wytrysk totalny ropy, no w ogóle Teksas jest, no to jest miejsce, gdzie są największe w całych Stanach Zjednoczonych, a jeżeli nawet nie na świecie, złoża ropy naftowej. Wiesz, to jest gigantyczna skarbonka, ten Teksas. Pierwsza taka eksplozja, że tak, erupcja, no to jest 1901 rok i to jest na granicy z Luizjaną, tam jest takie miejsce. I tę ropę zaczęto, wiesz, wydobywać sukcesy. Że pierwsze takie czeki z ropy, no to są lata 20, ale to jeszcze nie jest, to chyba nie dotarły jeszcze do Panny Marii, albo tam... albo w ogóle metody, którymi wiercono, były zbyt chyba prymitywne, żeby jakoś dużo tej ropy wydobyć. Potem są lata 60, to jest taki następny na fala, no ale już takim totalnym szaleństwem jest rok 2012, kiedy wprowadzono nową, szczelinową metodę wydobycia ropy i z tych złóż, które wcześniej były niedostępne, no zaczęto po prostu wydobywać, wiesz, no miliony baryłek. No i wtedy, wiesz, okazało się, że ci ludzie, którzy... Wiesz, moi 60 i 70-letni bohaterowie pamiętają czasy, kiedy mieszkali w domach, gdzie były, wiesz, dziurawy dach, nie? To znaczy, że po prostu widzieli słońce i deszcz i w chłodne dni nie było, nie można było wytrzymać, wiesz, więc nagle taki, wiesz, boom. I oni niespecjalnie zmienili, wiesz, swój styl życia. No tak jak ci mówiłam, oni po prostu nie potrafili niczego innego oprócz ciężkiej katorżniczej pracy, która jest zresztą w Ameryce jakąś taką religią, ta szharowanie. Czyli to oni normalnie mają takie przygody, jak nie przymierzając pracownicy Agory, którzy pracowali w Wyborczej od początku, mieli dziurawe buty, aż któregoś dnia dostali akcje. Wspaniale. Tak. A ja się tak nie załapałam ani na Teksas, ani na te akcje. Ja też nie. I tym akcentem chciałabym zakończyć. Nie, Ewa, bardzo ci dziękuję. Nie możemy wszystkiego opowiedzieć, bo państwo muszą sobie teraz pójść i kupić w księgarni albo w internecie. Zachęcamy zwłaszcza do kupowania w małych księgarniach, bo trzeba wspierać małe księgarnie. Naprawdę historia jest niesamowita. Jeszcze powiedz, Ewa, jak ty na tę historię trafiłaś? Wiesz co, o tej Pannie Marii to
dzwoniło mi latami, bo tam, wiesz, jak tą ropę zaczęto wydobywać, to i kiedy tam zaczynało powstawać takie centrum, no, jak to mówić, dziedzictwa polskiego w Stanach Zjednoczonych, to tam chyba premier Buzek pojechał pod koniec lat 90. i był tam też Lech Wałęsa, który powiedział, że dziękuję księdzu Moczymordzie, co był generalnie klasyką, można powiedzieć. Kocham go. Tak, kocham. Natomiast kiedy dokumentowałam, wiesz, książkę o Greenpointzie, to trafiłam na taką sześciotomową kobyłę napisaną przez księdza Wacława Kruszkę w 1905 roku, to chyba było jedno z pierwszych wydań, która się nazywa Historia polskich osad w Ameryce. I zanim, wiesz, dotarłam do tego Nowego Jorku, bo to mnie wtedy interesowało i tam te awantury międzyparafialne i ci ludzie, którzy umierali z głodu, jak tylko zakładali pisma kulturalne, to przeczytałam o tym Teksasie, wiesz. No i jak czytasz o, wiesz, 100 rodzinach, które, wiesz, z jednej wioski, wiesz, w połowie XIX wieku, z pierzynami, wiesz, z krzyżem z kościoła, z dzwonem, wiesz, podróżują w jakiś w ogóle kosmos, na pustynię teksańską i wśród tych grzechotników i potem jest, wiesz, to jest po prostu western gotowy, to jest, wiesz, taki chłopski western, no to, wiesz, to masz to takie drętwienie. Tak, tak. Ja mam łaskotki, ja mam łaskotki w brzuchu. Tak. I nawet jakbyś nie chciała pisać, bo nienawidzisz tego po prostu pisania, no to jednak komuś, i myślisz, że może tego by nikt nie chce tej historii, ale opowiadasz tą historię, no i wydawnictwo mówi, no tak, jedź. No i jedziesz, ale to też po pierwsze byłam ciekawa, co się z tymi ludźmi stało, a po drugie, no jednak to przeżycie przygody, to znaczy, wiesz, no to jest jeszcze takie moje ostatnia, takie młodzieńczość, którą w sobie pielęgnuję, wiesz, heja. Tutaj mąż mój, Cezary, miał kolegę, który miał samochód, ale z Chicago, więc okej, okay, to jedziemy z Chicago do Teksasu. Jedziemy tam ze Staśkiem, z naszym, wiesz, ludzie wszyscy mówią, Boże, po co wy tam jedziecie, tam was zastrzelą. Więc to było takie, no fajne było. To jest coś najfajniejszego w naszej pracy. To jest właśnie chciałam powiedzieć, to jest kwintesencja naszej roboty. Po pierwsze ciekawość, która nas napędza, tak. A po drugie możliwość przeżycia przygody za pieniądze wydawcy. To naprawdę jest bezcenne. No, ja wiem, że to jest złudne z tymi pieniędzmi wydawcy, tak. No ale niech wydawcy myślą, że my tak troszeczkę myślimy, nie? Tak. Dobra, Ewa, słuchaj, bardzo ci dziękuję. Proszę państwa, jeżeli już przeczytaliście Miasteczko Panna Maria, to czytajcie wszystkie książki Ewki Winnickiej, bo naprawdę są świetne, bo to jest jedna... Pokoskę, to wy chyba wszyscy czytacie, no. To tak. Świetne. I w ogóle my z Ewą postanowiłyśmy, jak ja już napiszę tę książkę o tej Konopnickiej, wydać to w pakiecie Miasteczko Panna Maria Konopnicka. Także tak. Będziemy jeździć w duecie na spotkania autorskie. To będzie wspaniałe. Tak. No, ja się podłączę, tak. Nie, to ja się podłączę, Ewusiu. Dzisiaj, proszę państwa, chciałbyśmy przeprosić z góry za niedoskonałości techniczne, za delikatne przerwki, ale niedługo naprawdę już zaczniemy nagrywać, znowu spotykać się, bo robota już się kończy obu i naprawdę będziemy już tylko takie rozkoszne i będziemy się spotykać. I dzisiaj nie ma ani psa, bo psy poszły na dwór, bo jest bardzo ładna pogoda i nie wiem, czy jest nasz słuchacz. Chyba też nie ma. Czy nie, jest słucha. Jest? To... Tak, bo on się denerwuje, że wiesz, no poza tym jak nie występuje, to chodzą plotki, że już w ogóle... A, tak, 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 musi wystąpić, bo plotki chodzą, że już nie chce występować, a to jest nieprawda. Ile razy nie wystąpi, tyle razy dzwoni z aferą, że nie wystąpił. Także tak. Dzwonię do niego, uważaj. Tak. Halo, panie słuchaczu? Halo, halo, witam miłe panie, to ja, cichy wielbiciel. Chciałbym się włączyć do dyskusji. Ja też byłem w Teksasie, woziłem taką starszą panią, która robiła tam reportaż i nie wiem, czy to chodzi o tą samą panią, która napisała tą książkę, czy nie. Tamta była w okularach i jechaliśmy z Chicago do Teksasu. Wiele przygód. Czy mogę prosić o zaproszenie do programu, żebym mógł o nich poopowiadać? Całuję panie i do usłyszenia.
Tak. To tak. Prawda, pan też tam był. To tutaj powiem tak, że pan słuchacz też był w Teksasie. Tak, tak. Pan słuchacz, nasz słynny kowboj teksański słuchacz. Kowcą, tak. Tak, czyli takim kowbojem, nie? Bo jego tak, samochód tak. Był takim jego koniem. Mhm. Tak. Dobrze. To żegnamy serdecznie i czytajcie książki, bo tak. Umrzecie. A może zrobimy tak, że na przykład wyślemy dwie książki komuś, kto w tym tygodniu najwięcej z tego Buy Coffee. To zrobi? Buy Coffee. Tak, tak, właśnie. Ale to musi być więcej niż ta książka kosztuje, no bo tak. No tak, to nam się nie opłaci. Tak. Ale za to z podpisem. Tak. Dwie książki z autografem Ewy dla najlepszego sponsora. Boże, jesteśmy takie profesjonalne, nie? I ogłosimy to na Instagramie. Tak. Dobra. W tym tygodniu. Czyli od niedzieli do niedzieli. Tak. Bardzo dobry pomysł. Kto Prawda? Postawi największą kawę, ten dostanie książkę od Podpisem. Ewy z autografem. A potem tak. Zrobimy to samo z panną Marią Konopnicką, nie? Tak. No, wspaniale, tak. Ewka, to jest cudowny pomysł. A nie wspomnę, że przecież piszemy też dla państwa obie, jak się starzeć bez godności. To będzie tak. Chyba latte sojowe będzie musiało chyba być, nie? To całujemy, ale tylko kto wpłaci i będzie chciał, żeby to była książka, to żeby napisał w dopisku na książkę. I pamiętamy o wiewiórkach, nie martwcie się. Ćwiczymy. Tak. Tak. Już nawet wskaczemy nago od Ewki z barierki. Prawda, Ewa? Tak, oczywiście. Tak. Pa!